Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę radości, niedzielę Gaudete, na wspólnej refleksji nad Ewangelią, nad Słowem Bożym. Dzisiaj we fragmencie Ewangelii Mateuszowej możemy zobaczyć dość wyjątkową sytuację. Dlaczego wyjątkową, ale bardzo aktualną z naszego codziennego życia? Bo mamy mowę o Janie Chrzcicielu, który wysyła swoich uczniów do Pana Jezusa z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, na którego czekamy. Czyli zobaczcie, że mogło się u Jana Chrzciciela pojawić zwątpienie, wątpliwość, czy rzeczywiście Chrystus jest tym, na którego czeka. No bo Jan mówił, że przyjdzie ten, który będzie zbawiał, że będzie ten, który będzie nad narodem rządził, będzie królował. A tutaj zobaczcie, że przychodzi Chrystus, który okazuje miłosierdzie, przebaczenie, który uzdrawia, ale nie ma jakiegoś takiego wielkiego królowania, a jest właśnie służba. I dlatego to pytanie dzisiaj stawia Jan Chrzciciel. Ale to pytanie, kochani, i my każdego dnia stawiamy w swoim życiu, a przynajmniej powinniśmy postawić. Czy rzeczywiście Ty jesteś tym, który mnie zbawi? Zobaczcie, że wielu z nas ma wątpliwości, wielu z nas gdzieś tam woli słuchać innych ludzi, innych środowisk, innych jakichś portali społecznościowych, zamiast zapytać u celu, u źródła, czyli u samego Chrystusa. Pytajmy się w tą niedzielę radości Chrystusa, czy Ty jesteś tym, który przyszedł nas zbawić? A Chrystus nam odpowie, tak jak odpowiedział Janowi. Zobacz, co się przeze mnie dzieje. Zobacz, że ludzie się nawracają, ludzie odzyskują zdrowie, ludzie zmieniają swoje życie. I tak samo będzie z nami, jeśli będziemy pytać Chrystusa. Jeśli będziemy słuchać Chrystusowej odpowiedzi w Słowie Bożym, w sakramentach, w Jego miłości, to i nasze życie się przemieni. Tego sobie życzmy. A na czas świętowania Niedzieli Radości, na czas pytania Jezusa, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść i nas zbawić, niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Ale jeszcze pamiętajmy, że pytając, czekajmy z cierpliwością, do której dzisiaj zachęca nas cała liturgia Słowa Bożego, z cierpliwością na odpowiedź Chrystusa. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli, niedzieli radości. Pozdrawiam z Bogiem.